Cześć, na tym nagraniu rozwiążę zadanie z zakresu przemian jądrowych. Zadanie brzmi następująco. Rozszczepienie uranu zachodzi według schematu. Mamy atom uranu o liczbie atomowej równej 92 oraz liczbie masowej równej 235. Do tego mamy neutron o liczbie masowej 1 i ładunku 0. W wyniku tego powstaje krypton o liczbie porządkowej, czyli atomowej równej 36, liczbie masowej 92. Dodatkowo 3 neutrony i jakiś nieokreślony pierwiastek. Mamy podać symbol pierwiastka E, jego liczbę masową i liczbę atomową. Zanim przejdę do tematu, zachęcam do subskrypcji tego kanału oraz przypominam o możliwości wsparcia finansowego. Mamy przemianę, w wyniku której dochodzi do rozszczepienia uranu i w wyniku tego powstaje krypton oraz jeszcze jeden pierwiastek. W przemianach jądrowych istotna jest następująca rzecz. Otóż, tak samo jak w innego rodzaju procesach chemicznych, po lewej i po prawej stronie współczynniki muszą się zgadzać. Chodzi mi o to, że gdybyśmy mieli na przykład jakąkolwiek reakcję chemiczną typu rozpad wody, to w wyniku rozpadu cząsteczki wody muszą powstać wodór oraz tlen. I chodzi o to zawsze w chemii, że po lewej i po prawej stronie ilość atomów wodoru i ilość atomów tlenu musi się zgadzać. I podobnie jest w przypadku przemian jądrowych. Chodzi mi tutaj o to, że jeżeli mamy po jednej stronie równania, tutaj na przykład liczbę masową 235, tutaj liczbę masową 1 oraz liczby porządkowe równe 92 i 0, oznacza to, że po prawej stronie równania suma tych wszystkich liczb masowych i liczb atomowych musi być równa temu, co jest po stronie lewej. Czyli po stronie lewej i po prawej stronie przemiany jądrowej musi być taka sama w sumie wartość liczb atomowych i liczb masowych. Korzystając zatem z tej właściwości, mamy liczbę masową A równą w sumie 236 oraz liczbę atomową Z równą 92, bo mamy 92 plus 0. Natomiast po prawej stronie mamy krypton i tutaj mamy 92 i 36 plus mamy 3 neutrony, czyli mamy, można powiedzieć, 3 razy 1 to będzie 3 i 3 razy 0 to mamy 0, czyli to jest przy kryptonie, to jest przy neutronach i do tego jeszcze mamy jakiś pierwiastek o nieznanej liczbie masowej i atomowej. I to można bardzo łatwo policzyć, dlatego że wystarczy dodać te liczby masowe i atomowe, które mamy po stronie prawej i przyrównać to do strony lewej. Oczywiście liczbę masową i atomową pierwiastka E, tego którego szukamy, oznaczymy jako A i Z, czyli mamy niewiadome. Odnosząc się zatem do liczby masowej A. Po lewej stronie mamy 236, czyli 236 będzie równe 92 plus 3 plus A naszego pierwiastka. Natomiast liczba Z, którą musimy obliczyć, tą ostateczną, tutaj będzie 92 po stronie lewej i to będzie równe 36 plus 0 plus Z. Zatem, żeby obliczyć z tego liczby A i Z naszego pierwiastka, którego szukamy, to A w tym przypadku będzie równe 236 minus 92 i minus 3, czyli minus 95. Zatem liczba masowa będzie równa 141. Natomiast liczba porządkowa Z równa się, i teraz tak, mamy 92, bo bierzemy to, co mamy po stronie lewej, minus 36 i minus 0, czyli 92 po prostu minus 36, to będzie w sumie 56. I to jest nasza liczba porządkowa. Zatem pierwiastek, którego szukaliśmy, miał liczbę masową 141, liczbę porządkową 56. Skoro mamy obliczoną liczbę porządkową, to zgodnie z nią możemy poszukać tego pierwiastka w układzie okresowym. 56 liczba porządkowa, 56 liczbę porządkową ma bar. Czyli pierwiastkiem szukanym w naszym zadaniu jest bar o liczbie masowej 141 i porządkowej 56. Odpowiadając na pytanie z zadania, symbol pierwiastka BA, liczba masowa 141, liczba atomowa 56. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę. Do usłyszenia.